Siema, jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam remodele, które na 100% zostaną dodane w najbliższym update'cie. Ale zanim to jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, to będzie więcej takich ciekawych odcinków na moim kanale oraz może pokażę Wam więcej rzeczy, które najprawdopodobniej będą w najbliższym update'cie. No i zapraszam Was jeszcze na moje różne social media, no i linki do tych moich social media znajdziecie w opisie. Napiszcie również w komentarzu remodel, a ja przypnę Wam serduszko. No i ja już nie przedłużam, no i lecimy do tematu dzisiejszego odcinka. A więc zacznijmy od tego, że dzisiaj, czyli 7 marca, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Brawl Stars i dzisiaj mamy pierwszy dzień właśnie tych mistrzostw. I to właśnie na tych mistrzostwach, podczas jej transmisji, dowiedzieliśmy się o tym, że właśnie zostaną dodane nowe remodele do Daryla i Pam. Myślę, że można to zaliczyć do takiej małej wpadki ze strony Supercella, ponieważ raczej nie chcieli oni pokazywać tych remodeli do czasu wyjścia Brawl Talka, a na tych mistrzostwach niestety te remodele pokazali. No ale pewnie jesteście najbardziej ciekawi, jak te remodele będą wyglądały, a więc ja już Wam je pokazuję. A więc na pierwszy ogień idzie Daryl, no i można powiedzieć, że zmieniło mu się wszystko i naprawdę, szczerze mówiąc, Daryl według mnie, no, wyglądał o wiele, wiele gorzej i teraz ten remodel naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie, że zrobili ten remodel, bo naprawdę bardzo dużo się zmieniło, no i jak najbardziej wszystko na plus. A żeby to wszystko porównać, zobaczcie na to zdjęcie. Po lewej mamy Daryla, którego mamy aktualnie w Brawl Stars, a po prawej mamy Daryla, którego dodadzą w najbliższym update'cie. No trzeba przyznać, że Daryl naprawdę bardzo, ale to bardzo się zmienił. A jeszcze co ciekawe, wiadomo już jak będzie wyglądała ikona tego Daryla, więc jak możecie zauważyć, no tutaj na tym zdjęciu również jest pokazana ta ikonka i to już również jest potwierdzona ikonka i tak ona będzie właśnie wyglądała. No ikonka też lepsza. No i kolejnym remodelem w dzisiejszym odcinku jest to remodel do Pam. No jak widzicie, tutaj zmieniło się o wiele mniej niż u Daryla, lecz no jak najbardziej również zmiana na plus, no ładnie wygląda ta Pam, co prawda jakość tego zdjęcia nie jest dobra, ale no mamy tutaj przynajmniej informację, jak będzie wyglądał ten remodel. No niestety nie mamy tutaj pokazanej wieżyczki, ale zobaczcie sobie na porównanie. No i proszę bardzo, tak to wygląda, no i jak widać tutaj, no jak już mówiłem, za dużo się nie zmieniło. Niestety szkoda, że nie widzimy tutaj działka do Pam, no ale myślę, że no ten remodel jeszcze może zostać nawet, może on wyglądać jeszcze inaczej, no bo za dużo tutaj szczerze mówiąc się nie zmieniło. I tak na pierwszy rzut oka, no szczerze mówiąc nie widać za dużych zmian, więc możliwe, że ten remodel może jeszcze ulec zmianie. Szkoda również, że nie mamy jeszcze informacji dotyczącej ikony, jak będzie wyglądała ikonka do Pam, no ale przynajmniej mamy informacje dotyczące jej wyglądu. No i to już na tyle w dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że taki informacyjny odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, to będzie więcej takich odcinków. No i ja już nie będę niepotrzebnie przedłużał tego odcinka, więc to by było na tyle. No i cześć!